Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Joanna Dobrowolska-Bielecka, kierownik Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu i współautorka projektu Nowej Sieci Szkół. Tak. Pani jest tą złą, która wymyśla dla Wałbrzycha likwidację szkół. Tak. Przynajmniej w opinii rodziców. Zacznijmy może od tego. Pani była członkinią zespołu, który składa się z kilku osób, który nad tą siecią szkół pracował. Jak rozumiem, wszystkie dostępne statystyki Państwo braliście pod uwagę, żeby wskazać szkoły, które najlepiej nadają się do zamknięcia. Z czego wynika to, że spotykacie się teraz z rodzicami, oni mają inne statystyki, inne wyliczenia i w zasadzie cała Wasza praca została podważona w tym momencie? Znaczy, jeżeli przyjrzelibyście się Państwo dokładnie tym statystykom czy tym rozbieżnościom, to okaże się, że one nie są jakoś szczególnie rażące. Dane mają to do siebie, że też mogą być interpretowane i ten czynnik właśnie tej interpretatywności danych też jest tutaj brany pod uwagę. Nasze dane są zbierane z takich dwóch bardzo podstawowych źródeł. Pierwsze źródło to są wszystkie dane, które z początkiem każdego roku szkolnego dyrektorzy szkół, potwierdzając to własnoręcznym podpisem, przekazują do Biura Edukacji i Wychowania celem takiego jakby przetransponowania tych danych do systemu informacji oświatowej. To są dane o liczbie uczniów w danej szkole, oczywiście, o tym, ile jest sal, ile uczniów oczywiście, w poszczególnych klasach. Tak, o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej. No i są to dane o tyle wiążące, że to, co jest przekazane do systemu informacji oświatowej, później przekłada się na wysokość subwencji. Dane, które zostały zebrane i które zostały wykorzystane w tych analizach, są datowane na najczęściej 30 września, no bo taki jest ustawowy obowiązek po prostu przygotowania tego rodzaju zestawień. Te wszystkie rozbieżności, tak jak mówię, naprawdę bardzo mało rażące i minimalne, pojawiają się na skutek tego, iż społeczność szkolna, uczniowska jest czymś, co podlega tak jakby ciągłej fluktuacji. Co miesiąc, co tydzień niekiedy uczniów w szkole bądź ubywa, bądź przybywa. No i w związku z tym dane na dziś mogą odrobinę różnić się od tych, którymi dysponował urząd, ale tak jak mówię i podkreślam to z całą stanowczością, te dane z 30 września są dla nas obligatoryjne pod wieloma względami. No tak, ale z tego, co pani mówi, wynika, że to rodzice mają te nowsze dane, tak? Być może mają dane bardzo bieżące, z tym, że też proponuję zwrócić... A wy nie możecie wziąć pod uwagę tych aktualnych danych? Bierzemy te dane również pod uwagę i wszystkie sygnały, które na tych spotkaniach do nas docierają, tych spotkaniach, które w ostatnich dwóch tygodniach miały miejsce, ale nie są to dane, nie są to dane szczególnie w liczbach czy w jakiejś szczególnej ich zawartości, które powodowałyby no, konieczność tak jakby zaingerowania w cały, no dobrze, ale w cały to projekt. Też jest w takim razie, skala tych rozbieżności też oceniana jest różnie, jak widać przez panią i przez rodziców. Może nie tyle, jeżeli chodzi o liczbę uczniów w danej szkole, ale na przykład o to, ile uczniów w kolejnych latach do tych szkół przyjdzie. Bo byli w tym studiu rodzice, którzy mówili, że mamy dane z GUS-u, zupełnie inne niż te, które pokazuje Urząd Miejski. To dotyczy szkół na przykład na osiedlu górniczym czy na Poniatowie. Tam uczniów będzie przybywało. Czy pani podczas tych spotkań, których było bardzo wiele, potrafiła ten argument odrzucić? Oczywiście, choćby z tego powodu, że dane GUS-owskie są danymi statystycznymi. To znaczy, że one są tak jakby projektowane i są obrazem tego, co się w pewnej grupie dzieje. Dane, które nas interesują, to są dane takie bardziej rzeczywiste i tutaj bardziej nam bliższe. Dane dotyczące urodzeń, czy liczby urodzeń w poszczególnych obwodach szkolnych były przez nas na bieżąco zbierane i korygowane na podstawie tego, co Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego nam udostępniał i tam już są pewnego rodzaju różnice, czyli w danych tych, które nazywamy demograficznymi, w październikowym zestawieniu i w listopadowym już są pewne rozbieżności. Wiąże się to z tym, że liczba urodzeń w obwodzie danej szkoły niekoniecznie przekłada się później na liczbę dzieci, które faktycznie zaczynają realizować obowiązek. Rodzice mówią, że GUS liczy też liczbę pięciolatków na przykład. I oni nie biorą pod uwagę liczby urodzeń,
tylko właśnie liczbę pięciolatków. No to już są chyba bardziej rozsądne dane i rodzice mówią, że te dane również różnią się z tym, co podaje Urząd Miejski. Czy Urząd Miejski bierze pod uwagę to, że na Poniatów sprowadzają się nowe rodziny, będą nowe osiedla, będzie tych mieszkańców przybywało? Urząd Miejski zainteresowało szczególnie to, że w zestawieniu danych, którymi my dysponujemy, do końca listopada ubiegłego już roku w obwodzie szkoły na Poniatowie zanotowano 9 urodzeń. Ale oczywiście w pewien sposób jest brane pod uwagę to, że dzielnica jest rozwojowa, aczkolwiek przez najbliższe kilkanaście lat nie rozwinie się ona na tyle, żeby na każdym etapie edukacji. No ale to jest pytanie o przyczynę i skutek. No i nie rozwinie się, bo nie będzie szkoły może. Rodzice tak mówią, kto to będzie chciał się budować, jeżeli nie będzie szkoły w pobliżu? Szkoła jest w pobliżu. Szkoła jest w pobliżu, ja tylko zauważę, że te ale nie odległości, mówię Pani o tej szkole istniejącej. Nie mówię o tej szkole, mówię o innej szkole, która nie jest znowu tak daleko. Wałbrzych jest miastem w taki specyficzny sposób. W specyficzny sposób rozległym i w zależności od tego, gdzie dzieci zamieszkują, do tej szkoły mogą mieć znacznie dalej niż z dzielnicy do dzielnicy. No tak, ale być może w sieci szkół trzeba wziąć pod uwagę to, jak wygląda Wałbrzych, że to jest tak naprawdę śródmieście i podłączanych przez dziesięciolecie kilkanaście wsi okolicznych, bo tak to się historycznie odbywało, i nie nastawiać się na kilka wielkich szkół, tylko jednak tą sieć prowadzić w tych nawet odległych dzielnicach, na tych kameralnych placówkach. Ja od razu powiem o tym, że gmina nie nastawia się na prowadzenie kilku wielkich szkół. My nie proponujemy wielkich szkół, tylko proponujemy takie wielkości tych szkół, które mieszczą się w pewnych standardach pozwalających na to, żeby... Jest projekt likwidacji szkół kameralnych. Więc rozumiem, stawiacie na szkoły większe od tych, które istnieją. Znaczy trudno mówić o szkole na Sobięcinie, że jest szkołą kameralną, skoro budynek jest tak potężnych rozmiarów, że w pewnym czasie potrafił pomieścić pewnie około tysiąca dzieci. Tak samo można powiedzieć o innych budynkach, a społeczność uczniowska, która w tej chwili naukę pobiera w tym budynku, no jest nieproporcjonalnie mała, tak jakby do całych jego rozmiarów. Także to nie jest operacja likwidacji małych kameralnych szkół. W dwóch przypadkach w takim razie, co najmniej. A o których przypadkach mówimy? Osiedla Górniczego i Poniatowa. Są to szkoły niewielkich rozmiarów, aczkolwiek szkoła na Poniatowie w czasach, no można to tak dzisiaj nazwać, swojej świetności, w swoich progach kameralnych i skromnych edukowała około 300 uczniów. I tam było przedszkole już wówczas? Nie było wówczas jeszcze przedszkole, ale przedszkole to jest jeden oddział zerowy i dwa oddziały dzieci. Pani kierownik, dzieci młodsze. Jakie były najważniejsze kryteria wyboru tych szkół? Co Państwo braliście pod uwagę? Czy na pewno szkoła, w której jest najwięcej pustych sal w Wałbrzychu, znajduje się w tej szóstce szkół przeznaczonych do likwidacji? Niekoniecznie. Kryteria mają to do siebie, że są relatywne, one są kontekstualne. Nie było tak, że została ustalona liczba czy lista priorytetów, które pozwoliły w jakiś sposób doprowadzić do takiego specyficznego rankingu szkół. Nie było nastawienia, aby wyodrębnić spośród wałbrzyskich placówek te, no nazwijmy to, najsłabsze. A to nie tak się powinno, to nie tak się powinno odbywać, że Państwo ustalacie jakieś obiektywne kryteria, podstawiacie obiektywne do tego szkoły są. I jakiś wynik z tego wychodzi, bo jeżeli ja słyszę od początku, że argument ekonomiczny jest najistotniejszy, że mamy 1/3 sal w Wałbrzychu stoi pusta, jest ogrzewana, no to ja pytam, czy na pewno szkoła, w której tych pustych sal jest najwięcej, jest zamykana, a Pani mówi, że nie. No niekoniecznie. To dlaczego tej akurat nie zamkniemy? O którą szkołę chodzi? W której szkole jest najmniej uczniów w stosunku do budynku? Pani to policzyła. Najmniej w tej chwili, najmniejsza liczba uczniów to jest w szkole numer 17. Zamykamy tą szkołę? W stosunku do budynku. Jest projektowana. Nie wiem, czy zamykamy, ale jest projektowana do likwidacji. A pozostałe szkoły, pozostałych 6 szkół, biorąc pod uwagę liczbę uczniów na liczbę sal, wysoko stoją w tym rankingu czy nisko? Różnie. To co innego się liczyło? Ja rozumiem, że to nie było jedyne kryterium. Co jeszcze braliście pod uwagę? To nie było jedyne kryterium. Musimy pewną rzecz
pewną rzecz uściślić. Otóż zespół potraktował z pełną odpowiedzialnością system Obrzyskiej Oświaty jako pewną całość, czyli pewną strukturę takich wzajemnie od siebie zależnych elementów. Każdy z tych elementów coś do tego systemu wnosi, ale w tym systemie są również pewne takie niedociągłości, które można skorygować, czyli zaproponować coś bardziej racjonalnego i coś bardziej optymalnego. To, czym kierował się zespół przede wszystkim, to dwa takie podstawowe czynniki. Spróbować zaprojektować nową sieć szkolną w Wałbrzychu tak, aby była możliwość nierozpraszania i nierozrywania pewnej ciągłości szkolnej środowiska budującego daną szkolną społeczność. Czyli znaleźć takie punkty i takie miejsca, które pozwoliłyby na to, aby tę całą społeczność szkolną przenieść ewentualnie do nowych warunków, tylko i wyłącznie lokalowych, przy zachowaniu z kolei kolejnego kryterium, jakim jest kryterium odległości. Czyli nierozrywanie ciągłości społeczności szkolnej i nieodrywanie, bo wszystko jest w promieniu 5 kilometrów, nieodrywanie uczniów, dzieci od ich lokalnego Przekładając to na prostszy język, jeżeli pani pozwoli, chodziło o to, żeby przenosić szkoły całe, a nie dzielić je na kilka placówek? Oczywiście, bo takie pomysły w gminach też są i z tego co wiem, Więc jeżeli przyjmujemy takie kryterium, to siłą rzeczy w całości mogą być przeniesione głównie placówki małe. Albo takie społeczności, które liczebnością uczniów pozwalają się przenieść w całości. Mhm. I dlatego akurat Poniatów i dlatego osiedle górnicze między innymi. Oczywiście, ale też działały dodatkowe czynniki, bo w przypadku każdej z tych szkół, ale staramy się tego nie robić, staramy się nie wskazywać na te elementy, istnieje szereg dodatkowych czynników, które jednak o takiej, a nie innej decyzji w sprawie tej propozycji zaważyły. To jest kwestia chociażby w przypadkach niektórych szkół wyników osiąganych na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. To jest kwestia liczebności oddziałów klasowych, które są takie przypadki w Obrzychu są rażąco niskie. Także te kryteria, tak jak mówię, one są relatywne, ich działało po kilka, bardzo często Ale to rodzice się skarżyli, że w jednej szkole słyszeli, że to jest problem, niski poziom nauczania, a w drugiej szkole, w której był wysoki poziom, słyszeli, że to nie jest argument przemawiający na ich korzyść. Mogli się zdenerwować? Rodzice absolutnie mogli się zdenerwować tym wszystkim, co zostało zaproponowane. Pani ma więcej wątpliwości wobec tych pomysłów, niż pani miała w grudniu? Po tych wszystkich rozmowach z rodzicami gdzieś budzą się w pani wątpliwości? Czy pani dalej uważa, że to jest jedyny najlepszy pomysł i niczego tu nie warto zmieniać już? Trudno mówić o wątpliwościach. Bardziej bym to nazwała pewnego rodzaju troską i skupieniem, takim poważnym namysłem nad tym, co jest proponowane. Proponowane likwidacje wałbrzyskich placówek oświatowych, bo nie tylko szkół, ale także przedszkola wchodzącego w skład jednego z zespołów szkolno-przedszkolnych, mają na celu i ciągle jesteśmy tego świadomi, tak naprawdę niedopuszczenie do pogorszenia się jakości usług edukacyjnych i opiekuńczych z powodu niełatwej sytuacji finansowej gminy. To funkcjonuje w tak dużym w tej chwili rozproszeniu, że nieskumulowanie tego zarówno kapitału symbolicznego, jak i tego ekonomicznego może wygenerować pewnego rodzaju trudności. Ale ciągle jesteśmy przekonani, że jest to coś, co pozwoli jakość wałbrzyskich szkół zachować przynajmniej na takim poziomie, na jakim one funkcjonują dzisiaj. Jeżeli pojawiają się troski,
to one dotyczą bardziej tego, co byłoby już takim bezpośrednim skutkiem, pozytywnego oczywiście, pozytywnego i takiego zaakceptowanego kształtu tego projektu, i dotyczą one już bardziej, bo to będzie najtrudniejsza sprawa do zorganizowania i przemyślenia, już zorganizowania wszystkich aspektów zarówno edukacji, jak i opieki i wychowania w tych nowych dla niektórych dzieci placówkach. Także to jest powodem, myślę, że takiej głębszej troski. Czy tam będzie więcej pedagogów do tych uczniów, którzy przyjdą? Czy pani liczy się z tym, że w momencie, kiedy nowe środowisko spotka się ze środowiskiem danej szkoły, bo kilka klas zostanie przeniesionych, potrzeba będzie więcej etatów pedagoga na przykład, żeby rozwiązać kłopoty, które się wydarzą w tej szkole? Znaczy kłopoty takie, o których pan mówi, albo ja myślę, że o takich kłopotach pan mówi, one w tej chwili na bieżąco istnieją w każdej placówce. No nie bez kozery jest zarówno tak, pedagog, jak się zderzą dwa środowiska, które w dodatku jeszcze one będą, według zapowiedzi, klasy będą przeniesione w całości. Więc tak. Będzie jednak ta różnica, że klasa A i B będzie ze Śródmieścia, a C i D będzie z Sobincina. Będą te różnice, mogą się zdarzyć animozje. Z mojej wiedzy wynika, może się pani ze mną nie zgodzi, że im uczniów jest więcej, tym kłopoty z tymi uczniami rosną nieproporcjonalnie do liczby uczniów, ale szybciej. Czy będą etaty pedagogów w tych szkołach? Oczywiście, że będą etaty dodatkowe. Pedagogów. Nie te, które zostały, tylko dodatkowe w związku ze wzrostem liczby uczniów. Ja bym w tej chwili raczej unikała tego rodzaju deklaracji, choćby z tego powodu, że mnie jest trudno dzisiaj założyć. Czułabym się jako osoba, która wydaje jakieś być może krzywdzące opinie, że faktycznie dojdzie do takich animozji, które mogły, czy wymusiłyby jakby dodatkowy nadzór pedagogiczny czy psychologiczny w placówkach. Z jednej strony faktycznie w momencie, kiedy mamy z większą grupą ludzi, bardziej liczebną grupą ludzi do czynienia, i to bez względu na wiek, no to jest to źródłem zwielokrotnionych tak jakby różnego rodzaju kłopotów, ale z drugiej strony zwielokrotniają się również sukcesy, zwielokrotnia się również to, co pozytywne, to, co może młodzieży dziś grozić, to w cudzysłowie grozić, to nowe przyjaźnie, nowe znajomości, próby przełamania tychże właśnie animozji, choćby z tego względu, że będzie konieczność kooperowania w takim wspólnym środowisku. Także dzisiaj, mówiąc o tym, że zakładamy, że będą jakieś animozje, które będą stały w poprzek czy procesowi dydaktycznemu, czy wychowawczemu, no mówilibyśmy być może z rzeczy krzywdzące o tych społecznościach. Czy pani woli poczekać i zobaczyć, co się wydarzy? Znaczy niekoniecznie poczekać. Wolę ufać, iż dyrektorzy wałbrzyskich placówek są osobami bardzo doświadczonymi, jeżeli chodzi o organizowanie życia, także tego życia uczniów danej placówki, że w tych szkołach pracują znakomici nauczyciele, którzy sobie potrafią poradzić i dziś również to robią z bardzo trudnymi sytuacjami. Ufam rodzicom i ufamy rodzicom, że będą w przypadku takich sytuacji próbowali również pewne procesy wychowawcze we własnym zakresie, w środowisku rodzinnym realizować i raczej w tę stronę. Dobrze, nie chciałbym pani w politykę wciągać, bo pani jest ekspertem od edukacji i być może nie ma ochoty na ten temat dyskutować, ale pani wie, jaki jest budżet Wałbrzycha, wie, jakie są wydatki na inwestycje, wie pani, jakie inwestycje zaplanowano w tym budżecie. To nie jest sytuacja taka, że nie mamy na czym oszczędzić, żeby zapewnić niepogorszenie się usług edukacyjnych w Wałbrzychu. Znaczy wiem jedno i nie wiem, czy ma to coś wspólnego z polityką, nie wydaje mi się, ponieważ jest to wiedza raczej niepolityczna, że budżet jest skonstruowany w specyficzny sposób. To znaczy jest tak jakby dwudzielny, że po jednej stronie mamy to, co się wiąże
z dochodami i wydatkami bieżącymi, po drugiej stronie mamy to, co się wiąże z inwestycjami. I nie ma bardzo prostego przełożenia, ani jakiegoś takiego płynnego przełożenia pomiędzy tą jedną częścią a drugą. Problem polega na tym, że wszystko to, co dotyczy finansowania wydatków czy kosztów związanych z oświatą, mieści się w sferze wydatków i dochodów bieżących. I to z tej puli należy szkołom zapewnić wszystko, aby funkcjonowały w sposób prawidłowy. Inwestycje są tak jakby czymś zupełnie oddzielnym. A w tych nowych szkołach, które trzeba będzie przystosować do tego, żeby było więcej uczniów w nich, tam żadnych inwestycji nie potrzeba? Przede wszystkim są to szkoły. Nie, większe szatnie, większe stołówki, większa biblioteka, odmalowanie sal, które były być może do tej pory nieużywane. Żadnych takich kosztów nie będzie? Być może jakieś drobne koszty będą, ale one nie omijają żadnej placówki, bez względu na to, czy jest ona placówką nową, czy starą. Ale baza szkolna, do której proponujemy przenieść dzieci z placówek projektowanych do likwidacji, jest na dzisiaj w znakomitym stanie technicznym. Dobrze, często lepszym niż ten, w których się obecnie dzieci uczą. Problem polega na tym, że być może często, ale nie zawsze. I to jest też źródło frustracji rodziców, bo oni z tego, co w tym studiu padło, nie są przeciwni zmianie sieci szkół jako takiej w Obrzychu. Oni chcą po prostu znać jasne kryteria, dlaczego te szkoły, nie inne. Dlatego o tych kryteriach dzisiaj rozmawialiśmy. Te kryteria będą bardzo jasno sformułowane, jeżeli do czegoś takiego dojdzie. One będą jasno sformułowane i będą doprecyzowane i liczbowo, i pod każdym innym względem już w uchwałach dotyczących likwidacji poszczególnych placówek. Pani kierownik, już czy dopiero? To znaczy nie. My dysponujemy tymi kryteriami, aczkolwiek rozumiem, że są to kryteria, które są nie do przyjęcia w tych środowiskach rodziców czy nauczycieli. I staramy się te kryteria wyłuszczać w sposób nie tyle dobitny, co wyraźny. A czy radni się mogą z tymi kryteriami już teraz zapoznać, czy też na sesji dopiero dostaną? Te kryteria, panie redaktorze, są prezentowane na każdym z tych spotkań, do których już do dzisiaj doszło i będą prezentowane teraz na każdym spotkaniu już w ramach obrad poszczególnych komisji radnym i osobom, które zechcą w tych komisjach i posiedzeniach uczestniczyć. Na spotkanie do szkół do tych radnych zbyt wielu nie chodzi. Prywatne pytanie na koniec, jeśli mogę. Bo proszę, tak się składa, że najwyżej nie odpowiem. Decyzje w kwestii sieci szkół podejmują w Obrzyscy radni, wśród których jest pani tato. Tak. Czy pani z tatą dyskutuje na ten temat? Przekonuje go jakoś? On panią o coś pyta? Czy ma już decyzję podjętą? Bo nie chodzi do szkół na spotkania. Decyzję mojego taty poznam, tak jak wszyscy prawdopodobnie, 24 stycznia. Mamy dobrą, sprawdzoną tradycję rodzinną, która polega na tym, że bardzo starannie oddzielamy to, co dotyczy nas bezpośrednio jako rodziny, od spraw zawodowych. Czyli nie pyta pani o zdanie w tej kwestii? Nie pytam z bardzo prostego względu. Bardzo głęboko szanujemy z rodzicami, jeszcze mój brat w tym komplecie również funkcjonuje, prawo do indywidualnej decyzji każdego z członków naszej rodziny. 24 stycznia decyzja Rady Miejskiej. Bardzo pani dziękuję za wizytę dziękuję w studiu. Serdecznie. Joanna Dobrowolska-Bielecka, kierownik Biura Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo, to był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.